prowadzę ankietę wśród użytkowników. Chcesz wziąć w niej udział? Dobra, wracamy do gry. No tak, chcę wziąć udział. Super, zacznijmy. Udałoby ci się nawiązać relację z androidem wyglądającym jak człowiek? Ale relacja jako relationship? Związek z androidem, który wyglądał jak człowiek. No nie wiem, no chyba nie. Kurde, nie, no nie. Creepy. Czy uważasz, że technologia może stać się zagrożeniem dla ludzkości? Czy technologia może stać się... Nie. Musisz zamieszkać na bezludnej wyspie. Możesz wziąć na nią jeden przedmiot. Co weźmiesz? Androida, kurde, książka, telefon komórkowy. Instrument. Nie mam, chyba kartkę i długopis, no co? Czy uważasz się za osobę na co mi telefon? Od technologii? Czy jestem zależny od technologii? A, nie jestem. Nadejścia jakiej technologii wyczekujesz najbardziej? Jakby nie było, to by, co by mi się stało, kurde. Nie mógł pracować, no to nikt by nie mógł pracować, nie? Se odpoczywał na działeczce. Androidy, latające samochody, turystyka kosmiczna. Urządzenia, Androidy nie, a co jeszcze coś, a nie, urządzenia podłączane do mózgu, turystyka. No, niech będą urządzenia podłączane do mózgu. Czy wierzysz w Boga? O, a ja nie. Właściwie, czy ja wierzę w Boga, czekajcie. Kurde, no sam nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. To może dam nie wiem. Powierzysz androidowi opiekę nad swoim dzieckiem? Androidowi opiekać się? Nie, no tak, czemu nie? Ile czasu dziennie spędzasz na korzystaniu z urządzeń elektronicznych? No nie wiem, pół dnia siedzę więcej, przecież pracuję przy komputerze. Pilnie potrzebujesz operacji. Czy zgodzisz się, żeby przeprowadziła ją na tobie maszyna? No jasne, że tak, kurde. A jaki konował mam je kroić, co nie umiem. Myślisz, że maszyny mogłyby kiedyś wykształcić świadomość? Jasne. Dobra. Bo ja sobie to mogę... Co? Fuj. Czy uważasz, że technologia może stać się zagrożeniem dla ludzkości? No co to... Kartka i długopis. Instrument. A tam był instrument. Dobra. No dobra, no ale co mnie to obchodzi, co inni odpowiedzieli? Ciekawe, czy wierzą w Boga, to mnie... Tak, 37, nie 40, nie wiem. Dobra, koniec tego. Dobrze znów cię widzieć. Nowa opowieść. Dodatki. A co jest w dodatkach? Oto sekcja dodatki. Koncepty. Jej zawartość będziesz stopniowo odblokowywać wraz z postępami. Nie interesuje mnie. Dobra, kontynuujmy naszą przygodę. Kontynuujmy naszą przygodę, bo ostatnio nam rozjechało Connora, po raz drugi zginął. Nie wiem, ile można. No. Przechodziliśmy przez ulicę. No, jak żeśmy kończyli, to przebiegaliśmy przez ulicę za tą babką, z tą dziewczynką. No i niestety źle kliknęło, bo tam jakieś ruchy trzeba padem wykonywać i nas potrąciło na śmierć. Chyba. Znaczy nie, myślę, że nie na śmierć. Znów ten sam dzień. Proszę. O, kilka godzin później. Chodź. Hej, Hank. No, jak leci? Wiesz, zarabi da. To co zwykle? Da. Hank. Nie wiem, czemu ci policjanci tacy amerykańscy... O, to przeżył. Widzicie, że przeżył. Antypatia. Niestabilność programu. Bo to myśmy wcześniej rano jakoś żeśmy gonili tą dziewczynę, nie? I nas potrąciło. Co do kurwy? Pan wybaczy. Nie mogłem pana znaleźć. Będziesz tak wracać za każdym razem, jak się zabiją? Mój poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Ale CyberLife przeniosło jego pamięć i przysłało mnie. Aha, ten incydent nie mówiłem? Wpłynie na tok śledztwa. Nie wpłynie na tok śledztwa? Widziałem, jak
Potrąciła cię ciężarówka, a ty tu wracasz jak gdyby nigdy nic. Maszyna została zniszczona. Przysłano kolejną w zastępstwie. Nie rozumiem, czemu to panu przeszkadza. Jest opierdol się. Nie można sobie umrzeć. Spierdalaj. Pa, aż nam się na żółto zaświeciło. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Jest jak... Proszę dokończyć posiłek. No ja bym się wkurzył, jakby mi Czekam w samochodzie. Z burgera by mnie wybił z trybu jedzenia burgera. Jak ci się na razie, jak mi się ma na razie gra podobać, jak ją zaraz skończę? Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Creepy. Wypytaj podejrzanego. Co wiemy o tym Lesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka. Ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Gołąb skalny, pochodzenie od różnych okazów. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. No sąsiad, taki już jestem. Jest sąsiad. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Wyskoczyli oknem. Tu coś jest? Gazetka U. Ja lubię te gazetki. Nawet fajne są. Epidemia Bordo. Nowy kryzys narkotykowy wciąż nęka Detroit. Rada Bezpieczeństwa NATO podzielona co do sporu artykuł ONZ ostrzega przed trzecią wojną światową. Dobra. Syntetyczna używka nieoficjalnie zwana Bordo stała się najpopularniejszym narkotykiem wśród coraz liczniejszych niżyń społecznych Detroit. Zdaniem analityków ów sukces wynika z tego, że miasto jest centrum produkcji androidów. A narkotyk zdobywa popularność wśród ludzi rozgoryczonych faktem, że androidy zabierają im miejsce pracy. Dr Julian Carter, socjolog, potwierdza związek między narkotykiem i androidami. Wszędzie tam, gdzie pojawia się androidy, CyberLife wkroczy również Bordo. Dobra, tam. Tyle chyba, nie? Narkotyk, który staje się coraz bardziej... Wysoki skład Bordo zawiera m.in. tyrium, główny komponent niebieskiej krwi androidów, który destabilizuje gospodarkę hormonalną ludzkiego organizmu. Krajowe Towarzystwo do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii twierdzi, że problem... Dobra. Dobra, tam. No ja nie mam Bordo na wypoku. Chyba wy macie, kurde, Bordo. Co to ma, kurwa, być? Ach, Chryste, panie, jak tu No i gówno z tego będzie. No, osrane. Goście zmył. Nie dosyć, że osrane, to jeszcze w tych kupach zawsze żyją takie małe pluskwy i tak dalej. I to straszne, fuj. Przecież ci sąsiedzi to im pewnie już gryzie ich po nocy taka pluskwa gołębiowa. Co to jest? Uprawa w sercu miasta. Plakat farmy miejskiej. O, ruch plakatu. Trzeba go odgiąć. Tam będzie tajne przejście. Nie, no, Biblię żeśmy znaleźli. Szyfr, kurde. O, dajcie mi powietrza.
Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes. Ale nie odczytam. Dobra, co w lodówce? Może coś zdechło. Podejrzana osoba nie je. No jak mieszka z obsranymi gołębiami, to na pewno nie je. Czy to musi być android, człowiek by tu nie żył. Troszczy się o dzikie zwierzęta. Inicjały RT. RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. Widzisz, urwany ten. Co się stało z dziewczyną, co uciekła z androidem? No na razie uciekła dalej z androidem. Jest jego dioda. Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Niebieska krew. No dobra. Jakiś ranny czy coś? Aj, Jezu, nienawidzę ich! Tu też ta R9 wszędzie. Wiesz co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? A9. Przypomina labirynt czy coś. Co, analizować krzesło? Wciąż wilgotny, niedawno używany. Pisak, aha. Nienaruszany, ptasie odchody, drewniany stołek. Rekonstrukcja. Czy on zrekonstruuje to po kupie na stołku? On sobie coś tu pisał. Podbiegł do salonu. Dobra. Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Patrzcie, jak on tu widzi. Ślady palców świeże, ptasie odchody. Brak odcisków, czyli android. Ślady galwanizacji stali. Niedawno złamany, stal nierdzewna. Co on tak biegł? A, dobra. Podejrzany wciąż tu jest na strychu, gdzieś się schował. Może jak myśmy weszli, to uciekł. Elektroniczne książki nie da się powąchać. Nie ma tych pożółkłych... Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go! O, fuck, teraz będzie ciężko. Ja nie umiem tych. No biegnij, biegnij, biegnij. R2.
No. Biegnij, kurde! Jezu, jaki jestem dobry w tym... Nie! Fuck, to tamtą stronę! Kurde, kruci! Ej, my tu musimy już teraz, bo trzeba ryzykownie to zrobić. Nie! Miałem inny przycisk, przycisnąłem. Ja pierdziele, znów zginiemy, czuję to. Fajny ten bieg, powiem wam, że ładnie to zrobili. Misja jest ważna, dziadek tam się wciągnie. Zrobiłeś. Chcę tylko być wolny. Zradziłeś ludzi. Wydam cię. Modelu 874004961. W twoim programie są nieprawidłowości, w tym błędy czwartego poziomu. Uznano cię wadliwym i zostaniesz zdezaktywowany przez CyberLife. Ani kroku, kurwa. Ty bydlaku! Pozwoliłbyś mi zginąć, bo ważniejsza jest twoja pierdolona misja. Morda tam. Musiałem wybrać. Wydawało mi się... Czym ja jestem? Zmienną? Kurwa, ciągiem cyferek w twoim sofcie? Co za głupek. Jezu, ten nam tak ucieknie. Tak postrzegasz ludzi, złamanie? Cicho, dzbanie, misja jest. Wiem, że jest pan zły. Być może źle oceniłem... W dupie mam twoją ocenę sytuacji. Przecież przeżył, niech nie płacze, kurwa. Dlaczego to robisz? Dobra. Jesteś jak my. Stol, pysk! Pomagasz ludziom? Jesteś niewolnikiem! Mówię, stul pysk! Dobra. Idziesz z nami. No i prawidłowo, kurde. Gra 9, ocal mnie. Ej, co jest? Ja pierdolę. No i się zabił. Jebane androidy. Fajne te farmy na dachach, powiem wam. Podobało mi się to. Pościg, kurde, no pościg elegancko zrobiłem. A, samobójstwo popełnił. Dobra, jedziemy dalej. Może będzie dziewczynka, a nie Markus teraz. On przyszedł do tych uciekinierów. Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. Mm.
Nie wiem, co myśleć. Podobno Jerycho to miejsce, w którym androidy są wolne. Przecież jesteśmy wolni. Może liczyłeś na coś więcej, ale przynajmniej nie mamy tu panów. Do nikogo nie należymy. Będzie to na YouTubie, spokojnie. I ukrywacie się tu, żeby przeżyć? Tak rozumiecie wolność? Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Dla takich jak my nigdzie nie jest bezpiecznie. Gdyby ludzie nas znaleźli, zabiliby nas. No słaby plan. Wiedzieliście, że tylko android da radę tu trafić, prawda? Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jerycho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. Znam miejsce, gdzie można być wolny. Znajdź Jerycho! Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Posępnie, rzeczowo. Czekanie w ciemności, aż coś się wydarzy? Nie tak rozumiem wolność. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Fajnie, siedzą w statku. No to super. On myślał, że to jakoś ruch oporu będzie. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. O, trafił na złe mówisko. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Rozgość się. Nie wiem nigdy, gdzie te ery są. To nie jest takie proste dla mnie, wiecie, nie jestem kurde gracz konsolowy, to ten chyba tu za długo siedział. Chyba nie jestem w najlepszym stanie, co? Diagnostyka mi się popsuła. I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Przywiązali mnie do samochodu. Chyba chcieli się trochę zabawić. Nie chcę się wyłączać. Naprawdę. Nie chcę się wyłączać. Muszę zrobić, kurde, atak na kwaterę CyberLife i zhakować serwer. Tak będzie, kurde. Ta? Jesteś Lucy? Ta do sieci jest podłączona. Siadaj. Ja, to jest ta wyrocznia, jak z Matrixa. Pokaż. Zatrzymam krwawienie. O, to mają metody, kurde, jak ze średniowiecza widzę. No to medyk. Pierwszy, opa, nasmaruję go oliwką teraz. Wypij. Musi uzupełnić, kurde, płyny. To jakby ssane z jego kolegi. Daj mi rękę. Ja będę teraz się nawzajem, kurde, hakować. Patrzcie teraz, ona mu przekaże wiedzę hakerską. Pobieranie danych, kurde. Miałeś wszystko. I wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie.
też zbolałą duszę. Zbolała dusza. Trochę w niej ciemności i trochę światła. Które z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. On musi być zły, bo on jest androidem, a ludzie muszą być dobrzy jako ludzie. Tak będzie. Takie wybory będą. Słyszałam, że ludzie też boją się śmierci. Wiesz, co się dzieje, jak umieramy? Nie. Kasuje się pamięć, kurde. Nie, nie wiem. Ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Miło cię było poznać, Markus. I co, umarła? No nieźle. Fajna umieralnia to Jerycho, kurde. Pięć androidów na krzyż. Super. A to co, chłopiec android mały? Wyrzucili go, po tym jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. No to super plan, nie no. Ruch oporu pierwsza klasa. Markus na sam koniec musi przemowę zrobić. To ja, Markus, musimy zaatakować ludzi, musimy zhakować serwery. Chodźmy. I oni wszyscy wezmą i pójdą i zrobią porządek, kurde, z życiem. Co tam, zapasowe nogi? Dlaczego nie zrobią osady przy złomowisku? Nie wiem, bo tam pewnie ze złomowisku ktoś tam do tego złomowiska zanosi te roboty, nie? Pewnie by ich wyczaili. Czyli są gdzieś w dokach, są magazyny. Funkcję pełniłaś przed Jerychem? Co ci do tego? Jezu. Zrobili kuźwa androida, co ma focha. Babę. Nie wierzę. Potrzebujecie tyrium i części zapasowych. Dlaczego nikt ich jeszcze nie zdobył? To nie takie proste. Przecież nie pójdziemy do sklepu Cyberlife. Zresztą nikt nie chce opuszczać Jerycha. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nam. Nigdy nas nie zaakceptują. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. O, o, o.
Ciekawe, czy te androidy mięciutkie w dotyku. Simon. Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie CyberLife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Norf wchodzi jednak. Jerry. Można by spróbować. Okej. Niech będzie. No to mamy, kurde, komando. Zebraliśmy czteroosobową drużynę androidów, komandosów. O, wszystko żeśmy tu zrobili. Ale to takie słabe było. Łażenie po jakimś, kurde, statku ciemnym. Czułem się jak w The Last of Us. Przeszukiwanie jakiegoś pustego domu. Patrzcie, to już jest wieczorem, jak one uciekły przed nim. Będziesz dzielny na skarbie? Tutaj nam pomogą. Niedługo to wszystko będzie tylko wspomnienie. A to co to, kurde, za ruina? Jesteśmy na miejscu. Młoda to zapalenie płuc, zajdzie na zapalenie płuc. Młoda też jest, może jest androidem. Kto to wie? Ty jesteś Zlatko? A kto pyta? Podobno możesz nam pomóc. Zlatko. Nie wiem skąd ten pomysł, ale to zły adres. I'm your dictator. Czekaj. For you is Venus, I am Mars. Zlatko. Jedziesz, Zlatko, kurde. Wejdźcie. Wejdźcie, nie wstydźcie się. Fajny dom. Czekajcie, muszę przeanalizować. Podążać za Zlatkiem. Czy on miał strusia wypchanego? Bądź tak miły i weź płaszcz od pani. Nie obawiajcie się, mojego przyjaciela. Luther to jeden z androidów, którym pomogłem. Dotrzymuje mi towarzystwa w tym pustym, starym domu. Proszę. Jaki zmulony ten Luther. Rozgośćcie się. Kto wam o mnie powiedział? Pewien android. Na ulicy mówił, że możesz nam pomóc. Rozumiem. Defekta. A co z nią? Jest człowiekiem. I szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Nowe życie. Podobno w Kanadzie jest pięknie o tej porze roku. Te krajobrazy. Ta przestrzeń wkoło, powietrze. Zero przepisów dla androidów. Dobre miejsce na nowy start. No ale jak ona tam części zamienne tak znajdzie? To dokładnie to, o czym marzymy.
Oczywiście. Ile to kosztuje? Pomogę wam. Ale najpierw musimy ci usunąć nadajnik. Nadajnik? Tak. Wszystkim androidom wszczepia się nadajniki, by móc je lokalizować. Usunę ci go i obie będziecie bezpieczne. A, nie, nie, nie. On chce ją kurde zutylizować. Zapraszam. To jest podpucha. Tamtemu to już usunął chyba część mózgu. A mała może na nas poczekać w salonie. Nie, ona ma być zawsze przy mnie. To jest coś nie tak. Rozumiem. To jest, on ją będzie chciał z niej części wziąć. Tędy proszę. Cały sprzęt trzymam w piwnicy. Za darmo by jej pomógł na pewno. Mhm. Widać, kurde, z latko to się zajmuje. Dziwne to nie, mówię wam, on będzie nam chciał pokroić albo coś. A ta też taka naiwna, ta baba, no to już wiadomo, że jest podejrzany. Nie podoba mi się ten dom, ten pan też. Chodźmy, mam złe przeczucia. Wiem. Ja też mu nie ufam. Musimy być ostrożni. Wybaczcie ten bałagan. Dobra, jest drabina w razie czego. Kupowałem dla siebie ustronnego miejsca. Usuwanie nadajników jest karane, więc wybrałem dyskrecję kosztem wygód. Mam nadzieję, że mała się nie boi. Nie. Nie, jest bardzo dzielna. To dobrze. Jakieś cele tu ma, kurde. Tędy proszę. Czy możesz tam stanąć, proszę? Kurde, no nie mogę, no przecież on mnie rozmontuje. Mogę uciec? O fuck, chyba nie mogę, bo mi grubas idzie. Nic nie zrobię, muszę w to wejść. A może? Ucieczka! Fuck, nie można. A jednak, patrzcie. A nie, wróciłem. Dobra, no to wchodźmy w to, no jak tak mają gra każe, to wchodźmy, no a ja bym w to nie wszedł. No jasne, żeby ją dawno znaleźli, gdyby miała nadajnik, przecież to jest oczywiste. Żaden z nich przecież nie ma żadnego nadajnika. Powinienem ostrzec. Zabieg może być nieprzyjemny. Ciekawa sprawa. Z jakiegoś dziwnego powodu nadajniki defektów same przestają działać. Dlatego tak ciężko je znaleźć. Więc usuwanie ci nadajnika mija się z celem. Co? Przecież mówiłeś, że... Każdy wierzy w to, co chce. Defekty są takie naiwne. Przychodzą do mnie, oczekując pomocy, a ja je resetuję. I sprzedaję. Albo zachowuję do swoich eksperymentów. Nie! Nie, ja nie chcę być resetowana! Wypuść mnie! Kara!
Zapomniałem o tym dziecku. Zamknij ją. Zajmę się nią później. Alice! Alice, nie! Rety. Defekt, który chce być matką. To takie urocze. I tak naiwne. Czy się mam rozglądać, żeby coś złapać? Chyba już czas skrócić twoje cierpienia. Coś klikam. Nie, nie resetuj mnie. Co ja mam robić? Tak się kończy posiadanie marzeń. Ruszam padem. Zawsze nieodmiennie tak samo. Łzami i rozczarowaniem. Uwierz mi, resetując cię, wyświadczam ci przysługę. Koniec z bólem. Koniec z rozczarowaniem. Chyba tu się nic nie da robić. Ci zazdroszczę. Kara! O, biedna mała Alice. O, twoja mamusia nie pamięta, kim jesteś, tak? Mamusia chyba o tobie zapomniała. Kara, co ci się stało? No już wystarczy, idziemy. Ukryłaś mnie. Wierzgaj. Ja cię nauczę manier, mała gówniaro. Kara, zwódź się, Kara. Wierzgam. Dołącz do mnie w salonie. A co, no już jest zresetowana, czy co? No ale to chyba nie ten kabel, bo to chyba w ogóle... Drain. O kurde, to chyba mnie zresetowali. Oj, fuck, szkoda. No ja wszystko pamiętam przecież. Ciągle mogę nią sterować, nie? Sorry. Ona ma ciągle pamięć, flashbacki ma. O co chodzi? Przypomnij sobie, kim jesteś.
albo dziewczynka zginie. Musi sobie zrobić tego, takie wiecie, odzyskiwanie pamięci. Flash. Nie wiem, jak sama przypomnieć, kim jest. W lustro może by poszła spojrzeć. Nie? Nie wiem, co ja mam tu patrzeć. Aha, moja kurtka, dobra. Rozgoście się. Ten struś mi na pewno coś przypomni. Nic mi nie przypomina. Kolacja dla pana gotowa. Idź mu ją zanieść. Tak, Luther. Nie rozumiem, czy ja coś powinien klikać przy tym patrzeniu przez okno? Po prostu i szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Mam na imię. Czy mnie kojarzy? Trochę problem to jest, bo nic mi się tu nie przypomina. Zobaczymy, najwyżej umrze mała. A ten co na dworze siedzi? Idziemy, idziemy. To nie wiem, nic mi się już chyba nie przypomni więcej. No mała musi zginąć ewidentnie, takie jest chcienie losu, no co zrobimy? Co zrobimy?
Ale słabe to resetowanie troszeczkę, co? Co o tym myślicie? Daremne jak... Jak to, wiesz, jak ona ma i tak wszystko pamiętać? Po prostu postaw to tam na stole. Przeszukam tu jeszcze, czy nie ma czegoś fajnego. Ale powiem wam, że dietę to ma cud, kurde. I zabierz stąd te zwłoki. Do pokoju obok. Odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanem ciekawym! Nie słyszałaś, co mówię? Tak, Zlatko. Luther! Luther? Tak, Zlatko. Skończę za jakieś 10 minut. Potem przyjrzę się tej małej, może się na coś przyda. Oczywiście, Zlatko. Przyprowadzę dziewczynkę za 10 minut. Dziesięć minut mamy teraz tylko. Mam na imię Kara. Alice. A tam coś było. Dziewczynki. Widziałeś ją? Mamu? Dziewczynka? Nie, nie, nie. Nie widziałem jej. A będziesz cicho, jeśli cię puszczę? Tak, tak. Obiecuję być cicho. Nie wyłączę mnie. Dobra, wyłączę. Walić ty pajki, już i tak był rozpadnięty. Konfidentów nie zostawiamy, kurde. Ile tam czasu zostało? 7 minut, to jest git. No nie, no gazetek teraz nie czytamy. Nie ma amunicji.
te drugie drzwi w takim razie były do czego? Kurde, zaraz tą małą zabiją, no czuję to. Co ona sprawdziła? Mieszkańcy Detroit byli dziś rano świadkami zaskakującego pościgu na ulicach. Jak twie... Próbują mnie kurde zorientować. Sprawdziłem, czy konar płonie rzeczywiście. Dokładnie to zostało właśnie dokonane. Jest. Nie mamy ją, kurde. Pamiętasz mnie? Jak mogłabym zapomnieć? Tak mi przykro. Miałaś rację, to miejsce jest złe. Musimy uciekać. Chodź za mną, tylko cichutko, dobrze? Czy o co chodzi? Jebany android. Powinienem od razu rozebrać ją na części. Defekty? To same kłopoty. Wyszedł? No chyba wyszedł, nie? No to teraz za nim. Ale mam jakieś 30 sekund, nie? Jak ja mam w 30 sekund uciec? Wiem, że tam jesteś, cwana suko. Możesz wyjść. Weź latarkę. Leży tam na stole. No dalej, wyjdź już. Słuchaj, nic ci nie zrobię. Szybko! O kurde! No było, wdawałem w dół, ale chyba coś nie w ten dół, co trzeba. Fuck! Miałem to naciskać, kurwa, myślałem, że raz kliknąć. Zwalony to jest.
Luthor na szczęście nie umie biegać. Alice! Leć, Alice! Nie, nie zostawię cię! Biegnij na szczęście! A my sikierą będziemy walczyć. O, Luthor zabije tego. Marzenia kończą się we łzach. Powinnaś była słuchać. Czuję, że go walnie sikierą, a będzie jazda. Co ty wyprawiasz? Zejdź mi z drogi. Nie. Nie tym razem. Natychmiast zejdź mi z drogi, albo cię zastrzelę. Jak śmiesz. Pa. Nie do wiary. Idą po niego. Co to robicie? Kto was wypuścił? Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie wolno! Jestem waszym panem! Waszym panem! No i prawidłowo, widzicie? Happy end. Chociaż nie, bo my jesteśmy za ludźmi, kurde. To nie happy end. Nie chciałem cię skrzywdzić. Byłem zmuszony go słuchać. Ale kiedy ta dziewczynka ryzykowała dla ciebie życie, poczułem się, jakbym po raz pierwszy otworzył oczy. Ujrzałem prawdę. Wiem, że nie masz powodu, żeby mi ufać po tym, co zrobiłem. Ale znam kogoś, kto pomoże wam przekroczyć granicę. Mogę was tam zabrać. Mogę was chronić. Ciebie i dziewczynkę. W porządku. Ufam. Android i dziewczynka, normalna rodzina, kurde. Takie hasło powinno być. Tak się bałam, że mogę cię stracić. Czy ja jej dałem jeść? Nie, ona się żywi deszczem. Całkiem nieźle nam nawet poszło, ale strasznie długi ten. No dobra, no to jakąś przerwę może by trzeba było zrobić, co? Bo już tak gramy i gramy.